Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, witam w kolejnym wideofelietonie, tym razem z samochodu. Cóż, no, wszyscy się pytają, co robić? Co robić w tej sytuacji, w której praktycznie w Stanach Zjednoczonych liberałowie zdobyli wszystko, to znaczy mówię o tych liberałach postępowych, o tych liberałach nie w znaczeniu wolnorynkowym, tylko w znaczeniu obyczajowym, no i może to jest dobre słowo, globalistycznym. W każdym razie zapowiadają się duże zmiany, zapowiada się, że Stany Zjednoczone pójdą tą samą ścieżką co Kanada i wiele ludzi mówi, no cóż, no, trzeba zakładać swoje na przykład aplikacje z mediów społecznościowych, trzeba jak gdyby się organizować, trzeba się budzić. Proszę Państwa, budzenie nic nie da. To, co nam zrobiono, to jest marsz przez instytucje, czyli instytucje państwa zostały zawłaszczone. Instytucje państwa przez 2-3 pokolenia zostały jak gdyby no, przygotowane do tego, co mamy teraz. I teraz wiele ludzi mówi, pójdziemy do sądu na przykład z czymś, a tak Trump miał taką nadzieję, no ale w sądach są aktywiści polityczni, a nie sędziowie. Sądy zostały upolitycznione już bardzo dawno. Także jest to cała nowa generacja ludzi, którzy w inny sposób podchodzą do kodeksu karnego, w ogóle sprawiedliwości jako takiej. No dla nich liczy się sprawiedliwość tak zwana społeczna. W każdym razie przecież ci ludzie nie wzięli się znikąd. Tych ludzi wychowywano od przedszkola właśnie przez programy nauczania, które myśmy traktowali sobie lekce, myśmy dali sobie to implementować, wprowadzać. No, może to będzie trochę inaczej. Okazuje się, że nie, że to wytworzyło całe, czy zindoktrynowało całe pokolenia ludzi. Więc to, co można zrobić, to starać się odwojowywać te instytucje, bo ktoś mówi, no właśnie będziemy mieli, nie wiem, swój Facebook, swój YouTube, no i tam będziemy rozmawiać, no i co z tego, że będziemy rozmawiać, co z tego wynika? Te rzeczy przestały się przekładać na realną politykę, na rzeczywistość. Podobnie jak na rzeczywistość przestały się przekładać wybory, co widać po wyborach amerykańskich. Także no, mamy zupełnie inny czas, mamy nowy czas. Wciąż jeszcze jest olbrzymia grupa ludzi, którzy myślą w normalny sposób, nie są zindoktrynowani, tylko że no jest to mniejszość i w tym może nie mniejszość, źle powiedziałem, jest to mniejszość w instytucjach, jest to mniejszość w sferach władzy, jest to mniejszość tam, gdzie właśnie kształtuje się ta rzeczywistość. Więc może za to byśmy się zabrali, może zabierzemy się od pracy u podstaw, może wejdziemy do tych samych instytucji, do których powchodzili ci ludzie, stosując różnego rodzaju wytrychy, triki i tak dalej. No ale przede wszystkim łączmy się, przede wszystkim trzeba wiedzieć o sobie i się wzajemnie popierać. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz. Jeżeli wiemy, że ktoś ma dobrze poukładany w głowie, promujmy go. To są rzeczy, które można robić już dzisiaj, na poziomie takim minimalnym, jednostkowym, bo szczytne hasła o wybudzeniu, o tym, no, nawet jeżeli się za przeproszeniem wybudzimy, no i co, pójdziemy demonstrować w Toronto, jak te demonstracje będą wyglądały, co z nich wyniknie, na co się przełożą, a potem czy przełożą się na wybory. Proszę Państwa, dzisiaj proszę popatrzeć, w wyborach kupuje się głosy za nasze własne pieniądze. No, ta cała lewica, oni po prostu przemyśleli cały ten atak na tę tradycyjną strukturę społeczną i ten atak został w miarę systematycznie, w miarę sukcesywnie, krok po kroku przeprowadzony. Więc to nie jest tak, że nagle klik i wszystko wróci do tego, co było. Tak nie będzie i dlatego trzeba się przygotować na długi marsz. To tyle. Mówił Andrzej Humor. Do następnego razu.